Projekt Stowarzyszenia Szukamy Polski dofinansowany ze środków miasta Białystok w ramach Roku Miłosza. To Miłosz. 10 wierszy, 10 głosów. Wybraliśmy 10 wierszy Czesława Miłosza z tomu poetyckiego To i zaproponowaliśmy ich odczytanie 10 profesorom. Nie wszyscy z nich są Państwu znani. Do tych prezentacji dodaliśmy również 10 głosów, czyli 10 opinii autorytetów w dziedzinie kultury. Mamy nadzieję, że w ten nietypowy sposób zaprezentujemy Państwu fragment twórczości Czesława Miłosza, a także 10-osobową grupę naukowców, profesorów uczelni białostockich, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta. Rozmowy z nimi, nie tylko o twórczości Miłosza, są ważną częścią tego projektu. Efektem końcowym przedsięwzięcia pod nazwą To Miłosz 10 wierszy, 10 głosów będzie audiobook, do którego wysłuchania zapraszamy nie tylko w roku jubileuszowym poety. Czesław Miłosz, wiersz Tak zwane życie. Tak zwane życie. Wszystko, co dostarcza tematów operze mydlanej, nie wydało mu się godne opowieści. Czy też chciałbym mówić, ale nie umiał. Dziwiły go poplątane historie mężczyzn i kobiet, ciągnące się aż po migotliwą niepamięć. Sam umiał tylko zaciskać zęby i znosić, czekając, aż starość odbierze dramatom znaczenie i pryśnie. Opera mydlana miłości, nienawiści, pokus i zdrad. Jerzy Turowicz. Nie moją jest rzeczą mówić tu o twórczości Czesława Miłosza. Inni to robili, robią i będą robić w sposób dużo bardziej kompetentny. Powiem tylko, że ta twórczość jest wielkim światłem literatury naszego czasu, w skali nie tylko polskiej. Poezja ta, sięgająca szczytów artyzmu, jest w pełni oryginalna w tym sensie, że Miłosza nie można przypisać do żadnej szkoły, ani też niełatwo byłoby znaleźć jego uczniów czy naśladowców. Ale przede wszystkim jest to poezja, jak też i cała jego twórczość, pełna mądrości, głębokiej refleksji i zadumy nad światem i nad kondycją ludzką. Poezja metafizyczna, poezja, która pomaga rozumieć świat, w którym żyjemy i czas, w którym żyjemy. Czy zdarza się panu sięgać po Miłosza? Proszę panią, próbowałem wtedy, kiedy on zdobył Nagrodę Nobla, bo to przyzwoitość nakazywała. Ale to jest trudna poezja. To jest trudna poezja. Ja jeśli czytam, to raczej czytam prozę. No właśnie ten wiersz przeczytałem. I muszę powiedzieć, ta ostatnia fraza, że kiedy człowiek się starzeje, kiedy patrzy, to okazuje się w końcu, że to życie to jest taka bańka mydlana, która pęka niestety, czy pryska, jak pisze Miłosz. Smutny wiersz. Życie niestety powoli ucieka. I co by nie mówić, ja już przekroczyłem statystyczny wiek średni dla mężczyzn. Więc trzeba się trochę do tyłu zobaczyć, ale ja cały czas jeszcze myślę do przodu. Cały czas. Jeszcze myślę, co trzeba zrobić, a nie to, co było. Trudno ustawić jakoś taką jednoznaczną gradację, ale myślę, że chyba na pierwszym miejscu postawiłbym coś takiego, co nazwę bycie w zgodzie z samym sobą, ze swymi poglądami, ze swymi chęciami, zapatrywaniami. To jest chyba w życiu najważniejsze. A potem przy okazji jeszcze są inne atrybuty, takie jak zdrowie, bo bez zdrowia nic się nie może dobrego dziać. Trzeba mieć i szczęście, bo przytaczają Titanika, że byli zdrowi, ale szczęścia nie mieli. No i można jeszcze cały szereg innych. Miłość.
też jest ważną rzeczą. I owoce tej miłości, tej dzieci, tak, to jest wspaniała rzecz. Najbardziej boleje nad czym? Świadomość jest taka, że nie wszystkim ja mogę pomóc. Że natura jest na tyle oporna, że nie daje się pokonać w każdym przypadku. No bo taka jest niestety okrutna statystyka. Więc marzenie, żeby ta skuteczność była coraz większa, no i w tym kierunku podejmowane różnego rodzaju próby, działania, uczenie się. Dziękujemy Antonemu Miłoszowi oraz Agnieszce Kosińskiej za zgodę na wykorzystanie utworów Czesława Miłosza. Agnieszce Kosińskiej dziękujemy też za konsultacje merytoryczne.